6 rano, więc pora iść na roraty. I już po roratach. Teraz idę na zajęcia. Zaczynają się za pół godziny. I będzie dzisiaj coś ciekawego. Ponieważ na komunikowaniu społecznym mamy takie prezentacje, mianowicie będziemy mówić na wybrany przez siebie temat, a inne osoby będą zauważać, jak nam poszło, będą robić notatki na ten temat. Ja oczywiście, jak się można domyślić, będę mówić na temat mojej działalności filmowej. Nie powiem, że jestem na to jakoś świetnie przygotowany, ale podobną przemowę wygłaszałem jakieś 3 lata temu na premierze filmu Poniedziałek. Więc właściwie treść już znam i ćwiczyłem. No, ostatni raz 3 lata temu, ale jednak tę przemowę ćwiczyłem. Teraz się rozbudowała, bo trochę nowych punktów się jednak od tych 3 lat pojawiło. Ciekawa sprawa jest taka, że dostaniemy potem notatki od wszystkich uczestników zajęć na temat tego naszego przemówienia, jak nam poszło, będziemy sobie mogli to poczytać oraz jesteśmy zachęceni, aby takie nasze przemówienie nagrać. Zostawić komuś na przykład telefon. No ja zostawię kamerę. I to jest też mój pretekst, aby nagrać fragment zajęć. Oczywiście nie chcę pokazywać nikogo więcej. Będę tam tylko ja. Taki jest plan. Ale dzięki temu przynajmniej fragment tego mojego przemówienia zobaczycie. Więc lecę teraz na komunikowanie społeczne. Kraków już zaczął świętować. Na rynku od już chyba tygodnia stoi choinka. Dopiero drugi raz w życiu jestem w dniu swoich urodzin na porannych roratach. W mojej parafii roraty były o 17:00. Więc albo byłem wieczorem, jeżeli mogłem, no albo czasami nie mogłem, bo miałem na przykład gości i po prostu nie byłem wtedy. A tutaj w Krakowie już drugi rok z rzędu zaczynam urodziny roratami u Dominikanów na 6:30. Ale chyba będę się widział, więc mogę zaczynać. Ja chciałbym opowiedzieć na temat mojej działalności filmowej. Już wiem, że część z Państwa na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Mamo, kup mi lalkę. Ja potrzebuję aktorki, ja muszę mieć jakieś żeńskie role. Potem zaczęliśmy robić seriale, które już pokazywałem w internecie. Oczywiście były bardzo hejtowane. Pamiętaj, to jest grupa 12-latków, która biega po wsi z kamerą. Postanowiłem więc po jakimś czasie, że chciałbym zrobić coś, z czego mógłbym być dumny. I tak powstaje MK Films i film Poniedziałek. Zerka na salę, widzi, że już ludzie stoją w drzwiach i mi pyta, to będzie w końcu na YouTubie? No w końcu będzie. To obejrzę wtedy. Wychodzi. Nie było miejsca. We wrześniu w Stanach Zjednoczonych zrealizowałem swój pierwszy film dokumentalny. I to jest ciekawe, bo ja raczej nie lubię oglądać filmów dokumentalnych. Dziękuję bardzo. Co ja tutaj odwaliłem? Minęło parę godzin, więc tak szybko podsumuję. Bardzo się moja prezentacja podobała. Fragmenty zapewne mogliście zobaczyć. Potem okazało się, że kręgle, jakie tam planowałem z paroma osobami, jednak nie wypalą, bo nie dogadaliśmy się i nie wszyscy wiedzieli, że jednak idziemy i że idziemy teraz, więc rezerwacja musiała zostać anulowana, a ja nie miałem jak spędzić popołudnia. No w końcu jednak urodzinowego, a chciałem jakoś ten dzień świętować. Skończyło się na tym, że przyjechałem do Tarnowa, mimo że dzisiaj miałem zajęcia i jutro mam zajęcia i będę musiał wracać jutro rano. To w ogóle nie ma sensu, bo jest wtorek, środek tygodnia, ale przyjechałem do Tarnowa z takiego jednego prostego powodu. Idziemy jeść dobre jedzonko. Prowadź. Swoją drogą to jest moja pierwsza kamera, która ma więcej niż jedną baterię. I to jest naprawdę gigantyczny komfort, kiedy mogę sobie po prostu wymienić i nie muszę się zastanawiać, czy ładowałem samą kamerę przed chwilą. Jest to biadek. I jestem gotowy. Wizyta u fryzjera była zupełnie nieplanowana, ale postanowiłem wykorzystać okazję
że jestem w Tarnowie, a mam tutaj takiego fryzjera, do którego chodzę od jakichś, no już może 3 lat. Dlatego postanowiłem, że skoro jestem tak blisko, właśnie na tej ulicy, no to aż szkoda nie podejść, szczególnie, że tego potrzebowałem. A jutro, czyli 5 grudnia, bo dzisiaj jest 4, jest krakowski pokaz filmu Wall-E. Więc wypadałoby dobrze wyglądać. Teraz już jadę do domu. Dziwna sprawa, nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem w domu we wtorek. To mogło być nawet przed Ameryką. Nie jestem teraz pewny. A tutaj taka dziwna sprawa, wtorek wieczorem i środa rano, a ja jestem w domu. Z tym, że w środę muszę jechać, bo mam hiszpański, na który byłoby dobrze jednak przyjść. No, o 17 Wall-E, więc tym bardziej. Ja już będę kończyć, bo nie sądzę, że będę mieć co nagrywać w domu. Mam nadzieję, że się wam podobało. Tak wyglądały moje 20 urodziny. No i to chyba tyle. Cześć!